Kto będzie rządził gminą? Ruszyła karuzela nazwisk kandydatów. W Warszawie powstanie Galeria Beksińskiego. Sanok nie boi się konkurencji. Dzień urlopu i 4 dni wolnego. Zbliża się kolejny długi weekend. Anna Hałas, Sebastian Niżnik oraz Tomasz Lewicki to ich nazwiska pojawiają się najczęściej na nieoficjalnych listach kandydatów na wójta gminy Sanok. Po śmierci Mariusza Szmyda, który do tej pory pełnił obowiązki gospodarza gminy, konieczne są przedterminowe wybory. Jako pierwsza decyzję o starcie w wyborach potwierdza Anna Hałas, która od 5 października pełni obowiązki wójta. Po przemyśleniu tej decyzji tak postanowiłam, że będę kandydować w tych wyborach uzupełniających na wójta gminy Sanok. Anna Hałas miałaby być kandydatką niezależną. Na nieoficjalnej liście kandydatów od początku pojawia się nazwisko przewodniczącego Rady Gminy Tomasza Lewickiego. Tą informację dementuję. Wcześniej już wspomniałem, że nie będę startował na stanowisko wójta gminy Sanok. Uważam, że wójtem powinna zostać pani Ania Hałas. Wśród nieoficjalnych kandydatów wymieniany jest także starosta sanocki. Sebastian Niżnik jednak nie komentuje sprawy. Wybory muszą być przeprowadzone w ciągu 90 dni od śmierci gospodarza gminy. Ich termin wypada 7 sierpnia, ale to będzie środa, więc do głosowania może dojść najpóźniej w niedzielę, 4 sierpnia. Do tego czasu w fotelu gospodarza gminy będzie zasiadać Anna Hałas. Na nieco ponad miesiąc przed wakacjami 4 ośrodki ruchu drogowego z Podkarpacia zorganizowały w Sanoku wielki piknik bezpieczeństwa ruchu drogowego. Specjaliści z Krosna, Rzeszowa, Tarnobrzega i Przemyśla połączyli siły, by uczyć bezpieczeństwa na drogach, przede wszystkim dzieci, bo to one bardzo często są ofiarami wypadków. Według statystyk dość często i to jest najgorsze, gdyż najmłodsi uczestnicy ruchu, oni niekiedy nie zawsze znają zasady poruszania się po drodze publicznej. Dlatego takie imprezy jak dzisiaj bardzo pomagają i uświadamiają i pokazują dzieciom, jak należy prawidłowo poruszać się po drogach publicznych w mieście, poza miastem, na wsiach. Sanocki rynek na kilka godzin zamienił się w miasteczko ruchu drogowego. Można było na własnej skórze poczuć siłę uderzenia podczas zderzenia czołowego albo zobaczyć, jak widzi świat pijany człowiek. To jest taka nauka przez zabawę. Czyli miasteczko ruchu drogowego, które zaprezentował WORT Tarnobrzeski, nasze alkogogle, które pokazują, jak zachowuje się człowiek pod wpływem alkoholu. Te nasze alkogogle to jest 1,7 promila, czyli tak jak to jest już prawie upojenie alkoholowe. I pokazuje to dzieciom, żeby wiedziały, że nawet niewielka ilość alkoholu powoduje zaburzenie równowagi i zaburzenie po prostu poruszania się po jezdni. Miasteczko ruchu drogowego to symuluje naturalny ruch drogowy. Jak widać, tutaj są skrzyżowania, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, znaki poziome i pionowe drogowe. No i trzeba zachowywać wszelkie zasady i kanony przepisów ruchu drogowego. A symulator symuluje przy prędkości od 8 do 10 km na godzinę zderzenie czołowe i jak reaguje wtedy ciało człowieka. To jest niewielka prędkość, 8-10 km na godzinę, ale uczestnicy, którzy biorą udział w tej próbie, mogą się przekonać, że jednak jest to zerwanie takie dosyć duże. I to pokazuje, że należy za każdym razem zapinać pasy bezpieczeństwa. Najmłodsi sanoczanie chętnie zakładali na oczy alkogogle. Po próbach poruszania się w okularach każdy przyznawał, że w takim stanie nie powinno się prowadzić samochodu. Raczej nie, ale niektórzy tak jeżdżą. Wszystko było rozmazane i podwójne i właśnie to było dziwne. Wyobrażasz sobie, że kierowcy niektórzy tak jeżdżą w takim stanie? No troszkę nie bardzo, ale prawda. Podczas pikniku sanoccy policjanci rozdawali dzieciom odblaski, które mogą uratować życie. Elementy odblaskowe prawidłowo umieszczone na odzieży wierzchniej w znaczny sposób zwiększają bezpieczeństwo uczestnika ruchu drogowego, właśnie szczególnie pieszego czy kierującego jednośladem, gdyż taka osoba wyposażona w element odblaskowy jest znacznie z bliższej odległości zauważana przez kierujących pojazdami. Tak naprawdę można powiedzieć, że 5-krotnie ta widoczność jest zwiększona. Czyli ratują życie i nie możemy o nich zapominać? Na pewno można powiedzieć, że elementy odblaskowe ratują życie i zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Atrakcją na rynku był także pokaz akcji ratunkowej przeprowadzony przez sanockich ratowników i straż pożarną.
tym domu ma powstać dom samotnej matki. Taka była wola właściciela posiadłości Zygmunta Kellera. W swoim testamencie przepisał działkę wraz z nieruchomością na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie imienia księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Na pewno brakuje takiego miejsca w Sanoku. No dlaczego? Bo nikt do tej pory nie zaoferował tego potrzebującym, tak? A są kobiety młode, przypuśćmy, nie mają warunków bycia, a takie miejsce zawsze byłoby schronieniem dla nich na jakiś czas. Plany są, ale jak na razie brakuje pieniędzy. Stowarzyszenie za własne pieniądze ogrodziło działkę i zbiera wszelkie potrzebne dokumenty i pozwolenia. Aby jednak budynek mógł służyć potrzebującym, potrzeba jeszcze wiele pracy. Myśmy wycięli suche drzewa i krzewy, które tutaj były, niepotrzebne i zbędne. Później zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy inwentaryzację budynku. Była wycena geologiczna podłoża tego budynku. Następnie oceniono wartościowo budynek i działki. No i teraz tylko czekamy, żeby zrobić plan techniczno-budowlany. W domu samotnej matki na ulicy Matejki na schronienie i pomoc mogłyby liczyć nie tylko kobiety. Planujemy jeszcze okno życia, też mamy w planie. Mi się wydaje, że jest bardzo dobry pomysł z tym. Były takie przypadki, że gdzieś dzieci były porzucone gdzieś tam pod krzakami. Były takie przypadki w Sanoku. No, to znaczy w ogóle jest potrzebne, bo my właśnie pomagamy takim ludziom, takim samotnym matkom pomagamy i wiemy, że są te rodziny prześladowane są i potrzebują takiej pomocy na pewno. Każdy, kto chce pomóc finansowo albo fizycznie stworzeniu domu samotnej matki w Sanoku, może się zgłaszać do Stowarzyszenia imienia księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Numer telefonu widoczny na ekranie. To pierwsze dni, kiedy Wiedeńczycy mogą podziwiać pracę Zdzisława Beksińskiego. Sanockie Muzeum Historyczne wypożyczyło pracę Fantasenmuseum. Do austriackiej stolicy pojechało jednak zaledwie 20 dzieł sanockiego artysty. Transport i wypożyczenie ich do Austrii to spore wyzwanie. Obrazy należy zabezpieczyć, one przedstawiają pewną wartość materialną, więc należy o nie odpowiednio zadbać. Należy znaleźć przede wszystkim osoby chętne do wzięcia odpowiedzialności za tego rodzaju imprezę, więc jest to przedsięwzięcie tak naprawdę dosyć skomplikowane i dosyć trudne nawet dla muzeum, nawet dla dużego muzeum, tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, zbiory w muzeach są tym elementem najważniejszym, więc ewentualne zniszczenie nawet w transporcie albo uszkodzenie to byłoby czymś niepożądanym, więc to jest choćby pod względem organizacyjno-logistycznym bardzo trudne zadanie. Beksiński nadal jest jednym z najbardziej popularnych za granicą współczesnych polskich artystów. Wystawa w Wiedniu nie składa się ze zbyt wielu obrazów. Ma być raczej zachętą dla Austriaków i odwiedzających Wiedeń turystów. Celowo nie robię dużych wystaw poza Sanokiem, ponieważ te wystawy mają wzbudzić apetyt, żeby przyjechać do Sanoka. To nie tylko o to chodzi, żeby się gdzieś tam w świecie pokazać, ale żeby pokazać, że istnieje Sanok, że istnieje galeria, że istnieje tutaj największa kolekcja i że tak naprawdę jak chcecie zobaczyć Beksińskiego, jak wam się spodobał, to proszę bardzo przyjeżdżajcie do nas. W Polsce przybędzie miejsc, gdzie będzie można podziwiać pracę Beksińskiego. Właściciel części obrazów i szkiców Piotr Dmochowski przekaże je do Warszawskiego Muzeum Historycznego. Sanoccy przewodnicy nie obawiają się konkurencji, wręcz przeciwnie. Owszem, my posiadaliśmy do tej pory największy tego typu zbiór, ale nie byliśmy monopolistami. Zresztą to jest normalne tak naprawdę na świecie, że artyści nie koncentrują się tylko w jednym miejscu. Jak już wspominałem, oni muszą pokazywać po to, żeby żyć. Więc jeżeli się pojawia w jakimś innym miejscu, to będzie to dodatkowe życie również i dla nas. W Sanockiej Galerii Beksińskiego można zobaczyć ponad 600 prac artysty. W Warszawie byłoby ich tylko niewiele ponad 60.
czwarty i ostatni Orlik już działa w Sanoku, a dokładnie przy zespole szkół numer 2. Teraz uczniowie dawnego mechanika będą trenować i grać mecze na nowoczesnym obiekcie. Szkoła prowadzi klasy sportowe o profilu piłkarskim. Nowy obiekt pozwoli przyszłym piłkarzom szlifować formę w doskonałych warunkach. Uzyskaliśmy obiekt, na którym naprawdę można przeprowadzić bardzo wiele zajęć z wychowania fizycznego, a w kontekście prowadzenia przez nas klas sportowych zajęcia z piłki nożnej, z piłki siatkowej, z tych dyscyplin, które prowadzimy, mogą być naprawdę na wysokim poziomie. To przede wszystkim. Druga sprawa to rozładowanie zajęć, które mamy w normalnych szkołach. Zajęcia z wychowania fizycznego, szczególnie w okresie letnim, mogą być super prowadzone tutaj na Orlik. Cieszę się dużym zainteresowaniem, dużym ogłoszeniem. Cieszą się też mieszkańcy osiedla Posada, którzy popołudniami będą mogli korzystać z boisk. To ostatnia duża dzielnica Sanoka, która nie miała dotąd takiego obiektu. Z utęsknieniem czekali na ten obiekt i młodzi ludzie, i dorośli też, przyznam. Także z mojego punktu widzenia jest to zdecydowanie potrzebne. Zamyka to nam jakby Sanoku tutaj całą taką strukturę orlikową, bo mamy 4 orliki na tych najważniejszych dzielnicach. Powstanie tutaj taki kompleks, gdzie młodzi ludzie, a w tym rejonie około 5000 młodych ludzi chodzi tutaj do szkół, no i będzie na pewno korzystać po prostu z tych form rekreacji. Orlik kosztował niemal 1 000 000 zł. Udało się go wybudować dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu. To już ostatni obiekt tego typu wybudowany w Sanoku w ramach projektu Orlik 2012. Dla tych młodych ludzi muzyka to całe życie. Paulina na co dzień gra na gitarze, Sylwia na flecie. Muzyka towarzyszy im każdego dnia. Na warsztatach zorganizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku mogły spróbować gry na zupełnie nowych dla nich instrumentach. W ruch poszły trąbka i puzon. Przez taką godzinę można poznać instrumenty przede wszystkim, jak wyglądają, jak się dmucha w te instrumenty, jak wydobywa się dźwięk. Ale muzyka dla dziewczyn to coś więcej niż zabawa. Bez niej nie wyobrażają sobie życia. To tak jakby świat bez kolorów. Po prostu jak nie wyobrażam sobie świata bez muzyki. Byłoby nudno. Nieco starsi próbowali swoich sił w fotografii. Jedni lepiej czuli się w roli modeli, inni zdecydowanie woleli schować się za aparatem. Na zajęciach nauczyli się, jak kadrować i oświetlić zdjęcie. Choć niektórzy znaleźli się tutaj przypadkiem, nie żałują. Chciałam się urwać z lekcji i była możliwość, także zapisałem się. I przyszedłem, no i mi się spodobało. Polecam, żeby się zdecydować i chodzić na te zajęcia, bo naprawdę można się dużo nauczyć. Jak używać aparatu i do czego używać tego aparatu? Żeby nie robić zdjęć tak jak się chce, tylko żeby jakoś to wykorzystać. Wszyscy robimy zdjęcia i właściwie chcemy mieć te zdjęcia i te zdjęcia towarzyszą nam od pierwszych dni życia, prawda? A mogą być te zdjęcia fajne albo kiepskie. Wiemy dobrze, że część trafia do albumu, część po prostu gdzieś tam znika w komputerze. Warto poświęcić temu trochę czasu, by nie marnować tego czasu, by te zostały fajne te skrawki tego, co nam się przydarza w życiu w bardzo fajnej formie, ładnej formie. Bo teraz mamy takie tempo życia, że po prostu zapominamy tyle rzeczy, więc zdjęcie może zatrzymać chociaż na chwilę. I fajnie by było, by to było ładne. Dobrze skadrowane, by mówiło nam to, co faktycznie się wydarzyło, te emocje, które akurat nam towarzyszyły w danej chwili. Monika Brodka i Leszek Możdżer to największe gwiazdy tegorocznej trzeciej już edycji Nocy Kultury Galicyjskiej. To jedna z największych, jeśli nie największa impreza kulturalna w Sanoku. Bilety i zaproszenia rozeszły się w jednej chwili, ale okazji do relaksu w najbliższych dniach będzie więcej. Zbliża się długi majowo-czerwcowy weekend. Z pewnością prawdziwe tłumy przewiną się przez Muzeum Historyczne i Galerię Beksińskiego oraz Miasteczko Galicyjskie i cały skansen. Na tych, którzy chcą poczuć uderzenie, adrenalinę,
Kaliny w okolicach sanockiego skansenu czeka zjazd na Tyrolce. Wyjątkowe sportowe emocje także w Bieszczadach. 10. bieg rzeźnika, trasa to niemal 80 km. Kto nie pokona ich w 16 godzin, nie ukończy biegu. Będzie też coś dla miłośników czworonogów. 2 czerwca na stadionie Przeżwirki i Wigury w Sanoku 22. podkarpacka wystawa psów rasowych. Z kolei w Lesku 1 i 2 czerwca atrakcje z okazji Dni Miasta. W programie m.in. występ zespołu Verizon. Z Leska już blisko na przejażdżkę bieszczadzką kolejką leśną albo nad Solinę, gdzie można zwiedzać elektrownię i zaporę. O wszystkich atrakcjach i imprezach, jakie odbywają się podczas długiego weekendu w Sanoku i okolicach, będziemy pisać w tym tygodniu na portalu isanok.pl.